Bardzo serdecznie, pierwszy dzień wiosny. Cieszymy się, że chcecie spędzić go z nami, ale tak naprawdę chyba najmniej z nami, a najbardziej z księdzem Adamem Bonieckim, którego przywitajmy bardzo gorąco, gorącymi brawami. Widzę, że pauza oblegana. Cieszymy się niezmiernie i dziękujemy za gościnę. Salon All In odwraca w swoje progi, bo pierwsze spotkanie z pierwszym gościem salonu odbyło się właśnie tutaj. Pauzy tu jeszcze nawet nie było wtedy. Był nim Andrzej Grabowski, siedział mniej więcej tam, gdzie ksiądz teraz. A dzisiaj nasz 30 gość, więc myślę, liczba zacna, jubileuszowa. I cieszymy się właśnie, że to z księdzem ten jubileusz możemy spędzić. Pierwszym księdzem na tym spotkaniu, choć ostatnio mieliśmy takiego, który chciał być księdzem, nie dotrwał, z Szymonem Hołownią. Jest różnica. Proszę księdza. No, spotykamy się w Wielkim Poście, spotykamy się w biegu rekolekcyjnym, bo z rekolekcji na rekolekcję ksiądz się wybiera. I chciałem zapytać, na ile w takim już wieloletniej posłudze kapłańskiej, bo kilka lat już ksiądz jest księdzem, te rekolekcje się nie powtarzają, nie zlewają w jedne. Czy na ile jest ksiądz w stanie stwierdzić, że jakieś były wyjątkowe, dotychczasowe, a może takie jeszcze nadal przed księdzem? Proszę Państwa, widzę Państwa, jak się księży traktuje. Ani nie powiedział dzień dobry, ani nie zostawił miejsca, żeby też powiedział dzień dobry, tam, że wita, ale żebym powiedział dzień dobry. Ja od razu do użytku. To jest, już się witaliśmy, proszę księdza. Ksiądz jest, nie, przywitał tak, ale potem już przestrzeniali. Księdza już powiedział, że dzień dobry, dobry wieczór. Ja powiedział, że jestem zachwycony, że tylu Państwa przyszło. Brakuje mi moich rówieśników trochę, cholernie. Są! Dobra, to już się czuję bezpiecznie. Bo to w kościele, wiecie, tak zawsze krzypiące, jak widzę, tak, Uniwersytet Trzeciego Wieku, jeśli nie czwartego. Teraz będę musiał powtórzyć pytanie. Nie, jeszcze nie mam takiej sklerozy, doskonale pamiętam. Proszę księdza, mamy wstawać też? Nie, proszę. Dobrze. Siedzieć, proszę siedzieć. Ja będę siedział, bo z tyłu nie widzę, jak siedzę. Jak stoję, też nie widzę, bo mam krótki wzrok, ale mam poczucie, że widzę. Bardzo jest niebezpiecznie takie księżowskie pytanie zadawać księżom, bo jak zacznie gadać, to nie może skończyć. Ale pytanie jest bardzo dobre, czy takie co roku. Ja jestem kilka lat księdzem, rzeczywiście od 60 roku zeszłego stulecia. 57? 57 lat. W ogóle nie wiem, czy tu ktoś jest taki, kto ma 57 lat w tym pokoju. Więc i prawie co roku prowadziłem rekolekcje w moim życiu. I to nie jedne, nawet po kilka takich serii. Od kilkudziesięciu lat, otóż w tych miarach, wszystko to, co mówię, piszę. Nie to, że potem to czytam, ale piszę, przygotowując. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłem na moich kolegach po fachu, że jeżeli nie piszą, nie przygotowują, to tylko początek jest inny i po pięciu minutach już mówią to, co zawsze w kółko i są potwornie przewidywalni, zwłaszcza jeżeli się w tym samym kościele jest, to się tego słucha. Więc jednak pisanie zmusza do zastanowienia. Jeszcze też, wszystko to jest odpowiedź na to pytanie, co to są rekolekcje? Więc rekolekcje, w moim przekonaniu, że to w ogóle są naprawdę rekolekcje, no to jest cykl, to się we Francji na przykład nazywają, to są konferencje wielkopostne. Jakieś, to być jakieś przeżycie religijne, pobudzenie do myślenia, sprowokowanie. To nie jest wykład, tego się nie przygotowuje tak jak prelekcję naukową, a jednak to trzeba oczywiście przygotowywać, żeby się tego dało słuchać. Taka improwizacja dobrze przygotowana jest najlepsza. I muszę powiedzieć, że zawsze te rekolekcje prowadzę, mówiąc o tym, co mnie w danym momencie najbardziej kręci. Duchowno, można powiedzieć tak,
czym sam żyję w tej chwili. To, co mnie przejmuje, co spotkałem, usłyszałem, czy przyszło mi do głowy, czy w ciągu roku mi się uzbierało. Tam są oczywiście wątki, które się powtarzają. Tutaj miała być jednocześnie promocja takiej książeczki, która trochę jest wydana. Promocja jest, ale książeczki nie ma. Gdzie? No, ale żeby ktoś chciał kupić? Jeden kupił, no, ale poszły jak masło. Tak, więc to jest taka książeczka, prosili ojcowie jezuici, wam wydawnictwo, żeby napisać coś takiego na Wielki Post. A z konferencji, z kazań zebrać materiał. I tak zrobiłem, że na każdą niedzielę Wielkiego Postu są trzy cykle, ale to pomieszane są raz jednego, raz drugiego. I w związku z tym takie medytacje. Czy to się nie powtarza? W tej książce się powtarza. Jest wokół jednego czytania, na przykład kuszenia Pana Jezusa na pustyni, są różne rozważania i pewne rzeczy tam się powtarzają, tylko jeden rozwija, a drugi tylko sygnalizuje. Jeden jest bardziej w centrum, w jednym rozważaniu, w drugim on gdzieś jest na zapleczu, bo nie tylko dlatego, że co warto powiedzieć raz, warto powiedzieć drugi raz, jak mówiła jedna pani, ale także dlatego, że opieramy się na Ewangelii, głosimy Ewangelię, którą, moim zdaniem, się właściwie całe życie odczytuje na nowo. Człowiek odkrywa jakieś rzeczy, których nie zauważył nigdy, jakieś akcenty, jeszcze jeżeli spotka kogoś, kto robi takie ciekawe nieraz odczytanie, tu był biskup Pietraszko, taki świetny, świetnej Anny, takim mistrzem w wynajdywaniu tych ciekawych interpretacji jest ojciec Szustak, dominikanin, można go posłuchać na YouTubie i tam jest, on to też sam wszystkiego tego nie wymyśla, bierze z innych, ale nagle światło pada na jakiś fragment Ewangelii, który się nie zauważyło. To mnie już korci, żeby dać parę przykładów, byśmy mieli krótką naukę rekolekcyjną, jak znalazł. No ale to by zawsze trwało. I to jest bardzo pożyteczne dla mnie, bo jestem zmuszony, żeby jakąś sprawę tak przemyślić, żeby móc o tym powiedzieć, żeby mógł tym się podzielić, żeby to sobie uporządkować. Dlatego cieszę i to już jak w jednym roku mam jakieś rekolekcje, to mniej więcej to jest ten jeden motyw, który powtarzam. W tym roku w Warszawie dla jakiejś tam grupy miałem rekolekcję i teraz bym miał w Szczecinie. To będzie ten sam temat, tylko teraz go jeszcze przez te tygodnie staram się udoskonalić. Taka wersja poprawiona i uzupełniona i pogłębiona i odświeżona i ożywiona, i żeby była taka. Ale to jest taka kaznodziejstwo zresztą. To jest dzielenie się tym, czym człowiek żyje, bo inaczej to jest zabijanie Boga tymi kazaniami nudnymi. To jest zabijanie Boga i usypianie. Nie? A jeżeli się tym żyje, no to wtedy może nie jest takie strasznie nudne. Na tym skończę, bo mam taką starczą skłonność do wielomówności, więc proszę was jeszcze go tu chrząkać. Jakoś. No właśnie staram się znaleźć teraz format dzisiejszego spotkania, czy ksiądz będzie wolał siedzieć, stać, czy my też mamy wstać, czy możemy pytać, czy ksiądz chce mówić. Pozwolę sobie może, bo ksiądz... Odpowiem na wszystkie pytania. Dobrze, bo ksiądz bardzo słusznie zauważył, że bardzo źle zacząłem, bo nie... Ja będę stał, dopóki będę stał, a potem siądę, jak już nie będę stał. Dobrze, jak w razie czego Państwo wodę. Natomiast woda mogą jest. Albo stać, albo siedzieć, jak państwo wolą. Ja bym wolał, żeby państwo siedzieli, bo jakbyście stali, to bym tak nie górował nad wami, a tak to zawsze jest przyjemne. To zostaniemy przy tej strategii. Ale jeżeli chcecie stać, to stójcie. Dobrze. I co jeszcze, jakie było trzecie pytanie? Nie było pytania, było stwierdzenie. Pytania. Proszę, nie ma lepszej rzeczy niż pytania. To ożywia trochę, tak zwalnia z takiego... Tak. Kilka stron mamy. A nie ma głupich pytań, co głupie odpowiedzi. Także śmiało proszę nie krępować. I nie będziemy pytań. Się krępować, ale jak ksiądz słusznie zauważył, no nie dałem księdzu możliwości się przywitać, ale także nie miałem możliwości przedstawić się i Oli. Ola Wiśnios, dzisiaj ze mną prowadzi spotkanie, nazywam się Tomek Pytko, jesteśmy na salonie Oli Nujot, ale... Jak Tomek, wyraźnie. Tomek Pytko. Dzień dobry, szczęść Boże. Pytko. Zanotujcie.
Proszę księdza, więc myślę, że wszystkie złe wstępy mam już za sobą. Ale Ola... Przestaw się, Ola. Ola Wiśniąc, dzień dobry. Ola Wiśniąc. Ksiądz Adam Boniecki, wielkie brawa. Emeryt. Ja czuję, że już teraz będzie tylko lepiej. Tak. Proszę księdza. No właśnie, może jakieś pytanie zadasz? No właśnie do niego dochodzę. Proszę księdza, książki są, więc jeżeli w razie czego, myślę, że każdy wie, gdzie w Krakowie je nabyć. Wydawnictwo WAM, ulica Kopernika, więc tutaj będziemy się bronić. W internecie również, ale chcielibyśmy o tych książkach dzisiaj dużo rozmawiać. Nie ukrywamy, że to one są inspiracją do tego, o co chcemy dzisiaj księdza pytać. I to, co w tych 4000 znaków każdego tygodnia możemy znaleźć. Tutaj zagiąłem okładkę, bo takie ładne zdjęcie to wolałem księdza pokazać. Przepraszam. Oni nie wiedzą, czym chodzi. Ja w każdym tygodniu piszę wstęp na tak zwany edytorial do Tygodnika Powszechnego. A Tygodnik Powszechny to jest bardzo dobre pismo z redakcją Dawidzi. Czy ktoś z Państwa nie wiedział, że ksiądz pisze do Tygodnika Powszechnego? Proszę o podniesienie ręki. Cztery. Cztery, więc bronię się. Proszę księdza, Tygodnik Powszechny, chcemy już jakąś historię mamy wyłożyć, to jesteśmy przygotowani, nie ma problemu. Ksiądz był kiedyś redaktorem naczelnym Tygodnika Powszechnego od 1999 roku do 2011. Proszę uprzejmie. Dobrze, proszę księdza, to ja jednak wrócę do pytania. Tak, jestem ja. Proszę. Pytam o te rekolekcje, dlatego że ksiądz teraz... między Warszawą a Krakowem kursuje. Przez lata jednak z Krakowem był bardzo związany i związany z kościołem, który dla wielu z nas, którzy studiują na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest też istotny z punktu widzenia, że jest to kolegiata świętej Anny, kolegiata uniwersytecka. I tam pokolenia nieco starsze od nas, wręcz naszych rodziców, miały możliwość obcowania z księdzem bardzo często, gdyż był ksiądz duszpasterzem młodzieży, studenckiej, akademickiej. Chciałem zapytać... Czy gdyż nadal ksiądz odbywa bardzo dużo spotkań, czy wiele z nich jest właśnie z ludźmi młodymi? A jeżeli tak, to na ile ta perspektywa tej młodzieży akademickiej, z którą miał ksiądz styczność wtedy u świętej Anny, zmienia się od tej, którą widzi ksiądz teraz? Już nie mówiąc od tej dwójki, którą widzi ksiądz teraz naprzeciwko siebie. Tak, to jest prawda, że byłem duszpasterzem akademickim u świętej Anny. Jeszcze pewna osobliwość, że z tymi ludźmi, którzy byli w tym duszpasterstwie, ale to bo jednak to były lata 60. zeszłego stulecia. Do tej pory mamy kontakt, my się spotykamy, no nie wszyscy oczywiście, ale raz ci, dwa razy w roku się spotykamy na takich dniach skupienia, dzielenia się, więc coś trwałego z tego zostało. Oczywiście oni są już dziadkami, a niektórzy są już na tamtym świecie. To był bardzo ważny dla mnie czas. Muszę powiedzieć, że teraz to nie jest tak, że mam okazję nawet się spotykać z ludźmi, z którymi wtedy pracowałem, z młodzieżą akademicką, tylko czasem, wyjątkowo. No bo są inne zapotrzebowania, inni kaznodzieje, inni duszpasterze. Także nikt mnie specjalnie nie zaprasza, bo w swoim gronie zapraszam swoich znajomych. Jedynie zdarza mi się prowadzić rekolekcje, teraz też już nie, ale w szkołach, w gimnazjach, w takich gimnazjach, liceach i czasem rekolekcje akademickie albo u dominikanów, gdzie tam rzeczywiście gdziekolwiek, jakimkolwiek byłoby to mieście, jest bardzo dużo młodych ludzi. I to mówię, skąd ja mogę odpowiedzieć na pytanie o te zmiany. Prowadzę rekolekcje zawsze w ten sposób, że wygłaszam tam tę naukę jedną czy dwie, jak jest przewidziane. Odprawiam mszę, ale dla mnie najważniejsza część jest inna. Ja proponuję uczestnikom, że jestem właściwie większą część czasu, większą część dnia. Jestem do dyspozycji, kto chce ze mną porozmawiać albo się wyspowiadać, tak rozmowo-spowiedź, czy spowiedzio-rozmowa, to jestem w jakimś tam pokoju i mogą przychodzić. I to muszę powiedzieć, że to tak jak wtedy, jak byłem duszpasterzem akademickim, tak dzisiaj to się cieszy dużym odzewem. Ludzie mają potrzebę porozmawiać. Jeszcze jak taki ksiądz przyjedzie gdzieś nieznajomy, tak go poznają tylko
z konferencji na rekolekcjach, może z tego, co czytali, to jest łatwiej. I te rozmowy są zawsze bardzo, bardzo ważne. Mogę powiedzieć, że to jest takie źródło poznania tego młodszego pokolenia i porównania ewentualnie. Wielkiej różnicy między tymi starszymi licealistami, studentami, nawet jak trudno by było wykazać oczywiście, jakaś jest różnica. I teraz pytanie o różnicę. To jest, oczywiście, że to jest pod wieloma względami bardzo duża różnica. Jednak w tym czasie, kiedy byłem duszpasterzem akademickim, to była PRL, to była cenzura, to było zagłuszane Radio Wolna Europa, to była niedostępność do mediów zagranicznych, potworne trudności z wyjazdem za granicę. Więc myśmy byli w takim zadupiu jednak spory, odcięci od świata. To, co dzisiaj jednak wyraźnie widać, że ci młodzi ludzie, których spotykam, są ci ludzie, którzy czytają po angielsku, śledzą, mają kontakty, widzieli, byli gdzieś tam. Umiejętność jeżdżenia i poznawania świata jest bardzo kiepska. Ludzie jeżdżą i nic nie widzą, ale coś tam widzą. No, nie, nic nie widzą, niewiele. To jest też sztuka, żeby jeździć i coś zobaczyć z tego miejsca, gdzie się było poza tam udogodnieniami turystycznymi. W każdym razie są to ludzie dzisiaj, powiedziałbym, bardziej rozgarnięci, szerocy, jeżeli chodzi o stopień poinformowania, wiedzy. To jest ogromna różnica. Tu wręcz przypominałem mi taką, bo też dość byłem jakiś czas na zachodzie, we Francji, we Włoszech i tu w tej chwili myśmy się zbliżyli do tego typu obycia w świecie. I tu z byle czym się nie zaimponuje, nie? Bo jak miało się księdza, który na przykład studiował za granicą we Francji czy w Niemczech, no to był już taki guru, nie? Bo w Niemczech studiował, po francusku umie. Dzisiaj każdy studiował trochę w Niemczech, trochę tego i wie, że to nic z tego, niewiele z tego wynika. Więc tu bym powiedział, że jest różnica, może łatwiej się komunikować, nie trzeba wszystkiego tak tłumaczyć od Adama i Ewy. Z drugiej strony, ja przez cały czas, jak jestem księdzem, cały czas no, mam kontakt z ludźmi, choćby w ten sposób, że siedzę w konfesjonale, jednak ludzie przychodzą do spowiedzi i wiedząc, że to nie jest taka spowiedź wielkanocna, gdzie już pierwszy grzech to jest, że przeklinałem tego, co się tak długo przede mną spowiadał, nie? Z tej kolenki, jak stąd to zjeżdża. Tylko w takich normalnych warunkach zwykłego powszedniego dnia, jak dzisiaj, zawsze we wtorek siedzę w konfesjonale, tam przyjdą dwie, trzy osoby, ale jest czas, nic się nie... I można sobie tak głębiej spojrzeć na życie. Nie ma takiej wielkiej różnicy, że człowiek pozostaje w gruncie rzeczy, zostaje człowiekiem i te najważniejsze sprawy, najważniejsze pytania, najdramatyczniejsze czy najpilniejsze, one pozostają te same. I ja, może mi się tak zdaje, ale mam wrażenie, że nie mam takich trudności z dogadaniem się z tymi młodymi ludźmi. Z tymi młodszymi, których mógłbym być dziadkiem. Z dziadkiem tutaj pana prezesa, który prowadzi, to byliśmy takimi współpracownikami. Z dziadkiem. A dziadek dzielny, na nartach jeździ, na rowerze jeździ. Mowa o moim dziadku, w sensie nie, że ksiądz... Ale nie będziemy o dziadku mówić, tylko chodzi o to, że dystans, odległość. Nie? Że twierdzę, że człowiek zostaje tym samym człowiekiem. I... Oczywiście jest większa umiejętność komunikacji, klarowność. No tak, to już trzeba było osobno rozwinąć ten temat. Ale nie widzę w istocie rzeczy wielkiej różnicy. No dobrze, jeździ ksiądz po całej Polsce, zarówno w miastach i we wsiach, więc ma ksiądz taki obraz naszego społeczeństwa i zastanawiam się,
Jakie są takie najczęściej zadawane księdzu pytania, nad którymi ludzie się zastanawiają, bo to wszyscy są, to zawsze są ludzie, te pytania i wątpliwości zawsze są podobne. I jak często zdarza się, że te pytania dotykają natury życia i śmierci i są pytaniami tak trudnymi, na które ksiądz nie jest w stanie znać odpowiedzi, a jednak oczekuje się, że będzie? Tak po wsiach tak bardzo nie jeżdżę, prawdę mówiąc. Już też nie będę udawał, nie, że nic, tylko po wsiach. Czasem gdzieś na jakieś takie małe miasteczko mnie zaproszą, a po wsiach to może iść inaczej. Widzę tylko, że się zmieniło, jak byłem na odpuście na Obidowej. Ja pamiętam na Obidowej, to byli górale, to były stroje, to były gazdowie, gaździny. Inny świat w ogóle niż nasz. Teraz bym nie dał tam na odpuście. Tam u świętego Floriana te same samochody przed kościołem, te same stroje i w ogóle kultura, elegancja Francja. Ale zanika ten folklor. Niepoważnie mówiąc, powiedziałbym, że są takie dwie kategorie pytań, nie tak sformułowanych, bo w innych pytaniach to pytanie się zawiera. Pytanie, które bardzo często wraca. Oczywiście do księdza przychodzą ludzie jakoś tam związani z wiarą katolicką, nie? Jakoś związani może czasem niechęcią, ale zainteresowani, bo tak ktoś komu to wisi beczką kitu u sufitu, to nie będzie do księdza przychodzić. To są pytania wynikające z różnego rodzaju oporów, jaki budzi instytucja Kościoła. To ma różne formy, różne postacie, ale Kościół, który został ustanowiony po to, żeby nam przybliżał Pana Jezusa Chrystusa, żeby był obecnością Jezusa na ziemi, budzi bardzo wiele pytań i wątpliwości. Bardzo fajnych ludzi zresztą. Bardzo przyzwoitych. To jest, aż bym powiedział, do takiego cierpienia z tego powodu. Może cierpienie, to boli, uwiera. Żeby chciał się czuć w tej wspólnocie Kościoła dobrze i się rodzą rozmaitego typu potem szczegółowe pytania w związku z tym. To jest jedna kategoria bardzo często wszędzie wracających pytań. I drugie pytania, gdybym miał sumować je wszystkie, to jest pytanie o to, jak przeżyć szczęśliwie życie? Po prostu pytanie o szczęście. Ono tak towarzyszy ludzkości, przybiera różne kształty, żeby być szczęśliwym człowiekiem po prostu. To do tego się sprowadzają potem różne inne szczegółowe pytania. Powiedział ksiądz... Pani Olu, może być? Dziękuję. Powiedział ksiądz, że często ludzie przychodzą właśnie z tymi dylematami troski o Kościół. Ja jakoś... Troski, wściekłości. Wściekłości. Troski przełożonej na wściekłość albo wściekłość przełożonej na troskę. Jakoś sobie tak politologicznie przekładam czasem Kościół na wielką politykę, na pewne stronnictwa, na liderów, jacy tam są, na opozycję. Bo Kościół jest też takim państwem, no, jest też państwo Watykan, ktoś stoi na jego czele. Ale w przeciwieństwie do takiego zwykłego ustroju, gdzieś jak pojawia się problem, często staje on się nierozwiązalny i ta głowa państwa jednak ma stosunkowo mały wpływ na regiony, na państwa członkowskie. I zastanawiam się, czy w Kościele jest szansa, żeby pojawiła się taka siła na rozwiązywanie problemów teraz nierozwiązalnych i co to musiałoby być i czy tą siłą mógłby być papież, czy to jednak musi być nowe pokolenie, sobór. Papież kilku kardynałów może jeszcze, paru biskupów. Może ja zacznę od takiego bardzo zwięzłego rozróżnienia. To jest bardzo ważne. Ci, którzy chodzą do kościoła w niedzielę, może pamiętają, że mówimy takie słowa: wierzę w Kościół Święty, apostolski i tak dalej. Wierzę w Kościół Święty. I boję się, że czasem bezmyślnie trochę to mówimy. W co ja wierzę? Czy ja wierzę w Watykan, czy ja wierzę w księdza biskupa Jędraszewskiego, czy wierzę w episkopat Polski, czy wierzę w mojego proboszcza, w Caritas Polska. Wierzę w Kościół Święty. I to jest to słowo Kościół, ono ma kilka znaczeń. Trzeba być tego świadomością. Wszystkie się przenikają w praktyce.
Kościół dla człowieka wierzącego, mówi. To jest przedmiot wiary. Czyli jest to duchowa, mistyczna obecność Chrystusa, który działa nie tylko przez Kościół, ale przez Kościół działa w ten sposób, że działa przez sakramenty. Sakrament pokuty, Eucharystii, sakrament małżeństwa. To są te znaki działania Boga. Wierzymy, mówię, że to jest przedmiot wiary. Jak mówicie, proszę mi udowodnić, że ksiądz jako ksiądz różni się czymś od pana X-a, który, od kolegi, który tu prowadzi, który nie jest księdzem. Jak to udowodnić? Jak on powie? Ja tobie odpuszczam grzechy w imię Ojca i Syna. I ja powiem. Co za różnica? On jest młodszy, przytomniejszy. Więc to jest przedmiot wiary. Wierzymy, nie? Bo jak nie wierzymy, no to... który istnieje przez to właśnie, że przekazuje działanie Boga, jest znakiem obecności Chrystusa, jest depozytariuszem Słowa Bożego, że przechował Ewangelię, cokolwiek się czytali w, jak to się nazywał, coś tam, Leonarda, kot Leonarda, cała historia science fiction, absolutnie dobrze napisana, przechował Słowo Chrystusa, które zgłębia i poznaje coraz lepiej. I wreszcie, może tak, takim językiem księżowskim powiem, ale że on rodzi świętych, że jednak ta rzeczywistość jest Kościół, produkuje ludzi niewątpliwie świętych, którzy są podziwiani jako ludzie, jako bohaterowie, a to wynika z ich zakorzenienia w wierze i w łasce Bożej. I to jest przedmiot wiary. I ten przedmiot wiary, ten Kościół ustanowiony przez Chrystusa, jego obecność, został dany ludziom. Jak gdyby włożony w takie naczynie nie pierwszej jakości, ludzkie po prostu. Od początku. Że całe towarzycho, które chodziło z Panem Jezusem, to było straszne. Obliczcie, jaki procent zdradził. To było 12 ludzi i tam wśród tych 12 już był jeden zdrajca. Nie byli bohaterami, uciekli, jak przyszło co do czego. Piotr się zaparł. Pan Jezus się szykuje, już wie, że ma spotkać go męka i mówi im takie bardzo rzeczy, oni coś tam się kłócą. Mówi, o czym wy mówicie? No kłócili się, który jest ważniejszy, który jest większy. To byli ludzie po prostu. Ale oni jakoś to przekazali dalej. To się rozeszło i wierzymy, że dzięki Duchowi Świętemu, dzięki mocy Bożej. Oczywiście socjologowie wytłumaczą, że to działały takie tam czynniki historyczne, polityczne i inne. Nie da się tutaj absolutnych dowodów przytoczyć, więc to jest przedmiot wiary, że to jest Kościół. I ten czynnik ludzki już on jest do krytykowania, do poprawiania, do udoskonalowania, reformowania. Ale on jest po to, żeby przekazywał to, co jest zostawione przez Chrystusa w Ewangelii. I przychodzi nasz obecny papież Franciszek i mówi rzecz niesamowitą właściwie. Mówi tak, w tradycji starej Kościoła znalazło się mnóstwo rzeczy, które wcale nie pochodzą od Chrystusa. Są czcigodne, bardzo dużo dobrego zrobiły, ale w jakimś czasie, kiedy powstawały. Nawet przykazania kościelne, które kiedyś może były użyteczne, dzisiaj już nie mają zastosowania. Trzeba to wszystko zrezygnować. No, jak to usłyszeli księża w Polsce zwłaszcza, powiedzieli, no ten Franciszek to w ogóle nie wiadomo, co to za papież jest. Zawsze tak było, mówią. To jest takie religijne myślenie, zawsze tak było. Począwszy od tego, jak stoi figura w kościele jakaś okropna i ksiądz ją wyniesie, bo no to jest bunt parafian. Wstawić można wszystko, ale wynieść jakąś figurę. Tak, zawsze tak było. W moim klasztorze, jak wróciłem z Krakowa do klasztoru, pirano kawę. Jest tam maszyna do kawy, ale z mlekiem, więc ciepłe mleko, żeby tej kawy nie wystudzić. Nie? W niedzielę nie ma tego mleka ciepłego. Pytam się, nie będzie ciepłego mleka? W niedzielę? Ciepłe mleko? Mówią. Ale dlaczego nie? Nie, nigdy nie ma w niedzielę. Spytam tych sióstr, co robią. Nie ma ciepłego mleka? W niedzielę?
ciepłe mleko. Po prostu święta tradycja z PRL-u, bo nie kupowali tych butelek w niedzielę jakaś nowa. I tego rodzaju myślenie dotyczące różnych innych rzeczy. W tej chwili przeżywamy takie trzęsienie ziemi w kościele. Wy tego pewnie śledzicie, macie inne rzeczy do roboty. Ja śledzę, kiedy ten synod postawił pytanie, czy na pewno każdy, kto nie ma ślubu kościelnego, żyje w związku niesakramentalnym, znaczy żyje w grzechu śmiertelnym i nie może do Komunii Świętej przystępować. To nie znaczy, że nie ma nierozerwalności małżeństwa, ale papież mówi, no zastanówmy się, są ludzie, którzy znaleźli w tej sytuacji na skutek krzywdy, którą im wyrządził ten małżonek, który odszedł, założyli drugą rodzinę. Gdyby ją zostawili, to zrobią jeszcze więcej zła. To szkoda, że nie żyją. Bardzo źle, że nie żyją w związku sakramentalnym. Ale Komunia Święta to nie jest przecież nagroda za dobre sprawowanie. To jest miłosierny Jezus, który przychodzi dla człowieka, który jest w drodze. Zastanówcie się, czy nie ma takich przypadków, gdzie ludzie żyjący w takim niekanonicznym związku mają prawo przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii Świętej. To się do tej pory wszyscy trzęsą z przerażenia, oburzenia. Czterech kardynałów napisało list do papieża, że to jest właściwie heretycka nauka. On tylko spytał. Zastanówcie się nad tym, powiedział. Zawsze tak było. Ale pytanie jest. Jako spowiednik jestem pewien, że są ludzie, którzy żyją w takich związkach i są świętymi ludźmi. To jest uboczny temat, nie będziemy się w niego w tej chwili zagłębiać. Tylko mówię wam, że Kościół jest to ludzkie wykonywanie przez ludzi, wykonywanie czy użytkowanie, czy uruchamianie tych rzeczy, które wynikają z wiary. Potem mówi się Kościół. Dlaczego Kościół nie zabrał głosu? Co znaczy Kościół? No, to znaczy Konferencja Episkopatu Polski, czy Watykan. Owszem, tak się mówi. To jest Kościół, ale to jest personel. Kościele są wszyscy ochrzczeni. Nawet do ludu Bożego należą ludzie, którzy nie są katolikami, ale szczerym sercem szukają prawdy, nie poznali Boga nie ze swojej winy. Może zobaczyli taką religię, że powiedzieli nie, to jest nie do przyjęcia. I Kościół to jest lud Boży, wiara ludu Bożego. Więc to wszystko jest pomieszane w głowach. Poza tym jeszcze są te nastawienia antyklerykalne, antykościelne. I bardzo dobrze, bo to zmusza personel do tego, żeby wiedzieli, że im wszystko na sucho nie ujdzie, że ludzie patrzą, co oni robią. Zaczęli wzywać teraz, żeby to była taka przezroczystość. Jak głosicie Chrystusa ubogiego, to bądźcie ubodzy, nie? Mówią, że to biskup papież Franciszek osiągnął wspaniały taki skutek, bo jak wiecie z konklawy, nie jechał limuzyną papieską, tylko autobusem pojechał z kardynałami. I wtedy wszyscy polscy biskupi, każdy kupił autobus, żeby naśladować papier. Taki księżowski dowcip, nie? Ale powiedział ksiądz o synodzie ostatnim, kiedy papież Franciszek postawił pytanie, bo ogólnie w całym pontyfikacie przede wszystkim stawia pytania i Światowe Dni Młodzieży to właśnie też były pytania do młodzieży. Ale tutaj wracam do mojego pytania właśnie, na ile tym pytaniem zrobił wielki wywrót wtedy, tak? Wielu kardynałów wzburzonych, powiedział ksiądz, pisało listy, ale czterech innych, wielu bało się napisać ten list. Ale czy, gdzie jest ta siła, albo gdzie jest ta siła pisania Kościoła pisanego przez małą literę, tego personelu, żeby o sprawach, które stają się problemami tego małego Kościoła, żeby te problemy były rozwiązywalne. Jeżeli papież stawia to pytanie, ale to jest tylko pytanie, bo do niczego nie doszło, w zapisach synodu się to nie pojawiło. Rozwiązania, konkluzje, przyjęcie, tak? Czy możemy uznać, że postawienie pytania to jest dobry początek? No nie czytano. Pojawiło się oczywiście. W zapisie z synody jest Konstytucja Apostolska i tam się pojawiło.
nie podały się, przepisy wykonawcze się nie pojawiły. Ale pojawiło się, że było pytanie i była dyskusja, ale nie zmieniło się tak wiele, że niektóre episkopaty zaczęły już to praktykować wręcz. Uważają, że to jest wystarczające. Nie jakieś heretyckie episkopaty, normalne katolickie, z mądrymi biskupami. Więc tu się coś już zaczyna dziać. Bardzo polecam, komuś się to zapamiętać, jest w tłumaczeniu. Będzie taki dodatek do Tygodnika Powszechnego. Niewielka książeczka, którą napisał kardynał, który się nazywa Coco Palmerio. Tak się stało, że znam go od bardzo, bardzo dawna, jeszcze był takim sobie skromnym biskupem. Jest to wybitny prawnik i on stoi na czele tej kongregacji, tego Urzędu Watykańskiego, który sprawdza poprawność jurydyczną każdego dokumentu, który wychodzi z Watykanu. On jest takim ekspertem, jego całe biuro jest, żeby nie było bubli prawnych. Czyli te zarządzenia, które w tej konstytucji adhortacji apostolskiej posynodalnej Amoris Laetitia Franciszek zawarł, jak to się ma do nauki Kościoła, do prawnych przepisów, na przykład o nierozważalności małżeństwa. I ten Coco Palmerio, Franciszek się nazywa, wydał niewielką książeczkę, gdzie przede wszystkim tam są teksty z tej adhortacji, które pan nie czytał, tylko one są uporządkowane z niewielkim komentarzem i tam jest powiedziane, co z tego wynika. Ja no nie chcę, nie czuję się na tyle pewny, ale moim zdaniem to musi biskup to jednak na swoim terenie wprowadzić, odpowiedzialny za Kościół, ale że w tej chwili jest podstawa do tego. Bo to nie jest, że tak hurtem, który się czuje tutaj, że nie może, no to już rozgrzeszenie i hulaj dusza Boga nie ma. Ale żeby zacząć rozpatrywać, bo każdy taki przypadek osobno musi być rozpatrzony. To nie jest jakaś ogólna reguła. Przede wszystkim sumienie człowieka. Kierownik duchowy i, jak on pisze, najlepiej, żeby biskup ostateczny spojrzał na całe to rozumowanie, żeby ocenić tą sytuację, bo nikt nie jest sędzią w swoich sprawach. Niektórzy nadmiernie sobie przypisują winę. Są ludzie, którzy mają ten taki kompleks winy ciągle, nawet jak tej winy nie ma, a inni piją grzechy jak wodę, tak się kiedyś mówił. Więc tu się coś już stało. To jesteśmy jak gdyby jak na tempo funkcjonowania Kościoła bardzo szybcy. Aż się niektórym kardynałowi w głowie kręci, nie mogą nadążyć. Nawet powiedziałbym, świeccy czasem lepiej rozumieją Franciszka niż duchowni, bo są uformowani, że przecież nigdy w niedzielę mleka nie, no nigdy nie było. Tak nigdy nie był, tak zawsze był. I żeby już tak nie zanudzać w końcu, nie jesteśmy na rekolekcjach, tylko na takim tego spotkaniu, szol, czy jak to jest. I to musi być trochę zabawnie, że takie historie były w Kościele, na przykład. Wyobraźmy sobie ten moment. Nie było trzęsienia ziemi, ale normalny chrześcijanin mógł rozgrzeszenie otrzymać sakramentalne raz jeden w życiu. Raz w życiu. Nie było kolejek. Musiał się do tego przygotować. To była cała praktyka. Jak już otrzymał to rozgrzeszenie sakramentalne, to właściwie musiał już tak żyć, żeby znowu w coś się nie wkopać. Więc to były prawie jakieś takie bractwa duchowe. Nie mógł być lekarzem, może kogoś otruć. Nie mógł być żołnierzem, żeby kogoś nie zabić. Nie mógł być kupcem, żeby nie być wystawiony na pociechy, na pokusy oszustwa. To dużo by mówić. W każdym razie o rozgrzeszenie proszono, jałmużną, postem, pokutą proszono, męczenników, którzy szli na stracenie, żeby się za nich pomodlili. Ale wielokrotnej spowiedzi nie było. Wyobraźcie sobie, jaki był przełom, jak w XI wieku, to 1000 lat tak trwało, w XI wieku zaczęły się otwierać oczy Kościołowi, że właściwie Chrystus nie ograniczył tej możliwości, że Jego miłosierdzie jest bez granic, że można za każdym razem otrzymać, kiedy się wyzna grzechy przed spowiednikiem. To ciekawy wątek, jeszcze tylko dodam, to już się nie wiąże z tym, więc co zrobili wtedy ci, którzy się bali o opracowali takie taryfikatory pokut. Są spis grzechów,
i jaka pokuta za to. Taki najsłynniejszy ten księgę, ten penitencjarz wydali u nas jezuici w Krakowie. Ta pani, która to tłumaczyła, to jest jedna strona po łacinie, a druga jest po polsku. Ta pani, która tłumaczyła, to powiedziała, że w życiu tylu świństw zebranych w jednej książce nie widziała. To jest coś niebywałego. Po prostu też zrobiło na mnie wrażenie, jak fikuśne grzechy ludzie musieli czy mogli wtedy popełniać, albo ci autorzy mieli taką chorą wyobraźnię wymyślać. Dość, że były te taryfy. Za to pielgrzymka do Komposteli, za to 5 lat postu, za to kościół wybudowany. Takie ostre to było, jak się skumulowało, to nie daj Boże. Oczywiście ludzie sobie już potem poradzili, bo taki wymysł ludzki zawsze można. Więc poradzili sobie w ten sposób, że jak ktoś miał forsę, to wynajmował kogoś, żeby za niego to odbył. No nie będę opadał w historii spowiedzi, sakramentu pokuty, bo nie temu jest poświęcony ten wieczór. W każdym razie żyjemy w momencie jakiegoś bardzo ważnego kroku jakościowego w historii Kościoła, tej głębokiej historii Kościoła, która zainicjowana przez papieża, nie będzie przez niego dokończona, przez Franciszka, ale on mówi, ważne jest nie, żeby mieć wszystko pod kontrolą, tylko żeby inicjować procesy. Zapomniałem, na jakie pytanie odpowiadałem. Proszę księdza, to ja w ramach taryfy przyjmuję pokutę przeczytania tego dodatku. Że co? W ramach taryfy przyjmuję pokutę przeczytania tego dodatku do Tygodnika Powszechnego, jak będzie wydane tłumaczenie. A, ten tak, książeczka. To będzie moja pokuta, dobrze? Ja każdemu po raz to nie jest pokuta, naprawdę. Ale no ja wpadłem, że nie czytałem, więc... Człowiek się... Ale... No, nie musiał pan. Ja oddaję już głos Oliu, a teraz musi mieć zadać pytanie, a ksiądz już niech tą pokutę mi zostawi. Dobrze, już nie będę się znęcał nad nikim, ale jest świetnie zorientowany. Zwrócił ksiądz uwagę na ważną sprawę, bo często mimo tego, że postać papieża Franciszka wzbudza bardzo dużo sympatii, nie tylko u wierzących, ale i też niewierzących, to jednak czasem to, co słyszymy z ambony u nas w kościele, budzi nasz sprzeciw. Księża są różni. Że co budzi sprzeciw? To, co słyszymy z ambony, na przykład podczas kazania. I zastanawiam się, jak w takiej sytuacji jednak nie oddalić się od kościoła. Państwo słyszeli pytanie. Jeżeli słyszysz takie rzeczy z ambony, że pyta, jak się od kościoła nie oddalić, tak? Zdarza się, że słyszymy tak, tego małego rzeczy, kościoła, które, tak. Tego małego. Z tego lokalnego. Otóż arcybiskup Życiński miał taki sposób, że jak słyszał takie bzdurne kazania, on ćwiczył się w angielskim i symultanicznie tłumaczył tekst na angielski. Więc to mu dawało pewien taki rodzaj amortyzacji, że tak nie waliły w niego te głupstwa. To jest jeden ze sposobów, który w końcu wspaniały arcybiskup praktykował i od kościoła się nie oddalił, więc widocznie mu to pomogło. Proszę Państwa, nie wiem. Nie wiem. Mogę powiedzieć, co ja sam robię. Bo to jest prawda, że czasami tego się... No to nieładnie, jak ja mówię o moich kolegach, ale czasem naprawdę nie da się tego słuchać, zwłaszcza jeżeli to jedzie gdzieś tam po takich politycznych aluzjach i zaangażowaniach. Nie wiem, czy powiedzieć, co ja robię. A... Jeżeli to się dzieje w czasie, kiedy spowiadam i odprawiam mszy akurat, to ja na czas kościoła wychodzę przed kościół, tak jakby na papierosa. Nie na papierosa, ale wychodzę, po prostu sobie pospaceruję przed kościołem. Mówię, przepraszam, to jest coś spowiadam, to w czasie kazania trudno spowiadać. To przechadzam się. Jak odprawiam mszy, no to nie mogę wyjść, nie, bo siedzę na fotelu, muszę tego słuchać. Z trudem swoich własnych kazań słucham, a tych cudzych to nie świadczy o wielkiej pokorze, ale taka jest prawda. Trochę głupio, co ja powiem. Mam coś takiego organicznego, że po prostu tego nie widać, zdaje się, z kościoła. Ja zasypiam po prostu. Jak ksiądz już ląduje i tak już Matkę Boską wzywa, to jakoś się budzę. I nie kiwam się, nie tego z taką zamyśloną twarzą siedzę i mam nadzieję, że tego nie widać. To jest samoobrona organizmu.
ale to są takie trochę żartobliwe informacje. Moim zdaniem to jest wielki problem. Nie w tym, że ksiądz może bredzić na kazaniu, to jesteśmy ludźmi, sam pewnie bredzę niemożliwie czasem. Że nie ma takiej płaszczyzny, gdzie można porozmawiać z tym człowiekiem, który mówił kazanie. Że tego nie ma. Ja tu w książce napisałem, że ona między innymi powstała z tego, że ja się co piątek spotykam z grupą ludzi, która przychodzi, niewielką, na kilkanaście osób, przewaga kobiet. Czytamy czytania, które są na daną niedzielę i o nich rozmawiamy. 2-3 godziny czasem. To nie znaczy, że to, co tam oni powiedzieli, to ja potem na kazaniu opowiadam. Ale ta wspólna refleksja, sposób odbioru przez nich, to nie są wszyscy jacyś nabożni katolicy. Jest nawet jedna pani, która przeszła na luteranizm. Chodziła na te spotkania, chodziła, potem mnie zaprosiła, żeby przyjść na uroczyste jej przechodzenie na luteranizm. No nie, no na to się nie zdobyła. Odchodzi do heretyków, a ja mam jeszcze na to patrzeć, nie wiem. Więc nie poszedłem, ale przychodzi. Kochana, świetna, bardzo ciekawe, bo ona słucha tych pastorów, nie? Ewangelii, bardzo mądra pani. I myślę, że stopniowo ona zaczyna, nam pomaga patrzeć tak, jak luteranie patrzą na ten tekst, czy na tę prawdę wiary. W każdym razie, dla mnie to jest wielki dar, że ja tych ludzi spotykam, ale mam wrażenie, że większość księży nie ma okazji rozmawiać z ludźmi o tych sprawach, o których mówią sam Bon. Że was nie nudzę, bo takie książkie tematy. Ale jeszcze tu w związku z tym chciałem powiedzieć. Jest takie zjawisko mikrokosmosów. Że ludzie żyją w swoich gronach. W miarę jak się robią starsi, jeszcze bardziej. Księża żyją w dużym stopniu. Jednak taka wymiana, nie, na plebanii do sąsiadów, imieniny księdza, tutaj, proboszczą Mariackiego, więc wyższa hierarchia się z imieniny się zjeżdża, niższa hierarchia tam u wikarego na kartę, ale ta wymiana się odbywa w tym świecie, gdzie wszyscy mają podobną perspektywę. Dlatego nie traktujcie nas jak taką jakąś firmę usługową. Przychodzę, płacę, żeby to. No ale na no. I tutaj wymagam. Pogrzeb taki ma być, msza taka, dlatego proszę bardzo, o tej godzinie płacę, ile płacę. To nie wytrzyma próby czasu. My jesteśmy trochę winni sami jako klasa księżowska, że tak się zaczęło traktować Kościół. Bo tak trochę was traktujemy. Ci, którzy mają stać pod amboną, słuchać i dawać na tacę. To są świeccy. Nie? Z tego wychodzimy po trochu. W różnych miejscach, w różnych wspólnotach, w różnych kręgach. Ten dialog się zaczyna. Ale ja myślę, że to jest ciągle za mało. Że bez konfrontacji. No musi być konfrontacja z ludźmi, którzy inaczej patrzą, inaczej widzą, inne mają doświadczenia. No to jest, nie wiem, już nie chcę tak się rozwozić na przykładach, ale jeżeli ktoś ma wśród przyjaciół homoseksualistę, to przecież nie będzie mówił takich rzeczy, jakie mówi o homoseksualistach, nie wiem, ksiądz Oko na przykład, który pewnie nie ma przyjaciół homoseksualistów. No, to musi być ta relacja osobista z człowiekiem. Księża początkowo bardziej byli w pierwszych wiekach włączeni w życie wspólnoty. No ale teraz to już jest zawód, to już jest kasta, czy tam klasa zajęta i rola społeczna. Jest zespół wymagań, oczekiwań od księdza, a potem zjeżdżaj. A potem zjeżdżaj, potem już jest nieinteresujący. Jest potem ten powrót z kościoła, gdzie byłem potrzebny, tym miałem wyspowiadać, ochrzcić dziecko, pochować babcię, odprawić mszę, powiedzieć kazanie, potem wszyscy idą na obiad, a ja wracam do jego pustego pokoju. Gdzie niedopita kawa zimna z kożuchem, tak jak wychodziłem, zostawiłem, zostaję do podgrzania i wypicia. Bo jestem poza życiem. Bo jestem niepotrzebny w ogóle w życiu.
I potem się dziwicie, że my brydzimy na ambonie. No. Fajnie przerzuciłem winę na was, no. No właśnie. Tego uczą. Przerzucił ksiądz winę na wiernych, ale też chciałem zapytać o to, gdyż jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się, że w Polsce deklaruje się jako katolikami 95% społeczeństwa. Teraz mamy trend wzmacniania praktykujących katolików. Katolików, którzy rzeczywiście korzystają z sakramentów, chcą być w kościele, takim kościele realnym. I pytam, na ile kościół w Polsce potrzebuje ilości, a na ile jakości? I pytam dlatego, że nie jest to moim zdaniem jednoznaczne z punktu widzenia tego polskiego kościoła pisanego mniejszą literą. Tak na ogół myślimy oczywiście, takim dylematem, czy potrzeba jakości, czy potrzeba ilości. A ja bym powiedział, że Pan Jezus posłał swoich uczniów nie po to, żeby zwiększać jakość i nie posłał koniecznie do odbiorców wysokiej jakości. Sam miał wyznawców no, jakości raczej pośredniej. To byli kolaboranci z okupantem rzymskim, celnicy, nie? To były prostytutki, to byli ludzie, z którymi się przyzwoity człowiek nie zadawał. Ta jakość tych pierwszych słuchaczy no, była dość problematyczna. Ilość też nieolśniewająca. I to jest taka pokusa. Myślę, że bardzo wielu z nas księży tak myśli o tej ilości. To się widzi czasem na takich parafiach, misjach, no jest na przykład Kazachstan, on zalicza się do misyjnego kraju, tam wiele razy byłem. Mamy mój zakon o parafię w Karagandzie. No to przyjeżdżałem, to ile macie tych parafia? No jakieś 50 osób. Nie, można w tej chwili trochę więcej. To trzech księży siedzi dla 50 osób. Przyjedźcie tutaj, mamy parafię, to jest 5000 osób. To jest parafia. To 50. To jest to myślenie. Pan Jezus mówi, że zostawia 99 sprawiedliwych, idzie się szukać jednej. Się bierze w ramiona nie wtedy, kiedy już jest w domu, tylko wtedy gdzieś tam się pęta, idzie nie wiadomo gdzie. I za nią idzie pasterz. Więc tak misją Kościoła nie jest ani zwiększanie ilości, ani produkcja wysokiej jakości katolików. Cudownie, jak jest więcej, wspaniale. Nie tylko dlatego, że taca będzie większa, ale ta wspólnota rośnie, jest mocniejsza, może promieniować, może więcej dobrego zrobić. Cudownie, jak jakość się polepsza, jak są świadomi, mądrzy, oddani, ale Kościół jest nie po to. Ja myślę, że tak myślą właśnie tymi kategoriami bardzo często i księża. Daje się sprawozdania, ilu rocznie, ilu do komunii, ilu do tego. Dobrze, a co z tymi, którzy nie przystępują do komunii? Czy oni są mniej ważni dla Pana Boga? Czy ci, którzy nie chodzą w niedzielę każdą, tylko chodzą w święta? To oni są mniej w kościele niż ci, którzy chodzą co niedziela. I to jest ta trudność. My nie bardzo w ten sposób patrzymy na Kościół. My jednak traktujemy, my, mówię, z księżmi, włącznie ze mną, ciągle mamy skłonność traktowania Kościoła jednej z takich organizacji pozarządowych. Działalność charytatywna, no fundusze niezłe, bo jednak się wszyscy zrzucą, dużo ludzi, nie, to coś dobrego można zrobić. No jakaś siła intelektualna, wykształcenie księża, świeccy kończą teologię, proszę bardzo, elity. Jakość spowiedzi, proszę Państwa, się poprawia, może mniej przystępuje do spowiedzi, ale co to za spowiedzi, znaczy przyjemnie pozwoli. Ci ludzie wiedzą, po co się spowiadają, wszystko prawda. Ale czy to jest rozwój Kościoła na pewno? Więc
To jest klucz. Mój mądry biskup Pietraszku, jak pracował święty Jan, był taki. On miał rzeczywiście od razu do statystyk. Mówił, one nic nie mówią o wierze w gruncie rzeczy. To jest tak, jak mamy do czynienia ze zjawiskiem socjologicznym, jakim jest Kościół, politycznym, ekonomicznym. Wszystkim tym jest Kościół, jednocześnie rzeczywistością wiary. Nie można olewać socjologii, religii, nie można różnych tam procesów, zjawisk ilościowych lekceważyć. To jest bardzo interesujące. Nawet takie studia robiłem kiedyś, jeszcze jak byłem młody, socjologię. Ale to nie jest nauka o Kościele. Nie wiem, jak to powiedzieć subiektywnie. Ja poczułem, że moje życie nie było zmarnowane. Życie jako księdza, bo większość mojego życia jestem księdzem, znaczną. Nie wtedy, jak miałem okazję mówić do pełnego tłumu kościoła. Odczułem, znaczy. Tylko w momencie, gdy odbyłem paroletnią drogę z jednym człowiekiem, który przygotowywał się do chrztu świętego, dorosły człowiek, z którym przebyłem taką drogę, która trwała parę lat przygotowania do chrztu. Nawet myślałem, że umrę już wtedy. Że właśnie po to zostałem księdzem, żeby z tym człowiekiem dojść do jego nawrócenia cudownego. Ta osoba jest naprawdę już 500 kilometrów dalej niż ja na drodze do Pana Boga, którą wtedy miałem to szczęście ochrzcić. I ta jedna osoba wystarcza, więc dlatego tak rozwijam to. Bo pytanie jest dobre, w porządku, tak każdy myśli. Oczywiście Kościół chce podnieść poziom wykształcenia duchownych, podobno chce podnieść poziom świeckich, zaangażowanie, lepsze organizacje, przejrzystość finansów i tak dalej, i tak dalej. Lepszy księży, mądrzejsze kazanie. To wszystko owszem, to wszystko środki, to wszystko narzędzia. Nie? Że to jest... Wracamy do Ewangelii, nie? Ksiądz buduje Kościół, to jest właśnie cel, zbudować ten Kościół. A Pan Jezus mówi, nie w Kościele Bóg mieszka. Mam myśli, co to Kościół? A to dom Pana Boga. Nie. W niedzielę teraz, wczoraj, czy kiedy, przedwczoraj jest ta Ewangelia o Samarytance, w której Pan Jezus takie ważne rzeczy mówi. Kobietom mówi, przy taki czas, że w duchu i w prawdzie będą czcili. Kościół jest miejscem spotkań, kultu. Ale nie jest mieszkaniem Boga. A co jest mieszkaniem? Człowiek. Człowiek jest mieszkaniem Boga. Tak mówi święty Paweł. Wpadłem w rekolekcyjny ton. Kończę. Proszę, Ola. Ja chciałam jeszcze trochę wrócić do tematu papieża Franciszka, chociaż tak pośrednio, bo zastanawia mnie kwestia autorytetu. Czy my w naszym społeczeństwie jeszcze takie autorytety z prawdziwego zdarzenia mamy? Czytałam u księdza w edytorialu, że one są, że możemy je znaleźć na przykład w pismach niszowych. Tylko pytanie, czy społeczeństwo do takich niszowych źródeł zagląda? Ale ja nie mówię jako autorytet, chociaż dostałem nagrodę jako autor takiej. Mediatory. Mediatorów 2013. Jako autor. Ale powiedziałem tym ludziom, wy się na to nie dajcie nabrać. Ale mówię bardzo prywatnie, jakie mam moje doświadczenie takie. Słuchajcie, ja się potwornie boję takich wielkich autorytetów narodowych. Po prostu one mnie nabrały parę razy. Pozwólcie, że nie będę opowiadał, bo są jeszcze wasze narodowe autorytety, więc nie chcę nikomu ich odbierać. Ludzi, których jako młody kleryk, ksiądz patrzyłem jak w Boga, piłem słowa z ust ich. Jeżeli on to powiedział, to już było, to już nie musiałem myśleć, bo autorytet mi rozstrzygnął dylemat. Ja wiem, to nie jest dobre takie mówienie do młodzieży, ale ja myślę, że one są właściwie takie wielkie autorytety narodowe, są szkodliwe w sumie. Bo nawet jeżeli są mądre, prawe i jasnowidzące, to potem jak się to odbiera, każdy to odbiera na swój sposób, trochę dopasowując do tego, co chciałby usłyszeć i czuje się zastąpiony w akcie wyboru, wyrobienia własnego sądu.
Dlatego myślę, te wielkie autorytety to jest rodzaj manipulacji społeczeństwa. Lansowanie wielkich autorytetów. Ktoś powie, Jana Pawła II też? Też. Ja nie wiem, że to nie są autorytety. A też nie można tego łykać absolutnie bezkrytycznie. Tylko są ludzie, których warto posłuchać. Nie? Niektóre, jak zaczęła pieprzyć przez tą telewizję, to po prostu lepiej przełączyć na coś wesołego, bo to niby on się nadyba jako autorytet. To ja nie chcę w ogóle, żeby mi wody z mózgu robił. Niektórych warto posłuchać, ale nie na klęczkach. Natomiast myślę, że wszystkim nam są potrzebne autorytety w tych mniejszych wymiarach. Znaczy ktoś, do kogo mam zaufanie. Nie, że za mnie podejmie decyzję, ale że bezinteresownie pomoże mi podjąć decyzję. Do kogoś starszego może, kogoś z rodziny, czy kogoś, kogo znam, czy księdza, czy świeckiego. Do mądrego człowieka, który swoim życiem, tym co mówi, wzbudził moje zaufanie. I to jest dla mnie autorytet. To nie znaczy, że ja muszę zrobić tak, jak on mi zasugeruje. I broń Boże, żeby za mnie podejmował decyzję. Ale takie autorytety są niezbędne człowiekowi. Takie autorytety są, większość zaś ma, a jak nie ma, to szuka takich autorytetów. Sam z przerażeniem czasem to przeżywam, jak przyprowadza mi ktoś na przykład swoją narzeczoną, mówi, że nie, ksiądz, chciałbym, żeby ksiądz ją poznał, mówi, co ksiądz o niej myśli, mi powie. Mówi, no jest fantastyczna, jest niesamowita, jest niezwykły człowiek, przepiękna. Przyjdzie, przychodzi. Patrzę na nią, dziewczyna jak dziewczyna. Rozmawiamy też to. No przyjemne, nie można powiedzieć, ale po prostu on ją lepiej widzi niż ja, bo on na nią patrzy przez pryzmat miłości. Wtedy się widzi takie rzeczy, których inny nie widzi. Ja patrzę jak daltonista, nie dostrzegam tego, co on ma dar przez miłość zobaczenia. No ale... Znów odchodzę do dygresji. Więc z autorytetami tak jest moje zdanie. Tak jest moje zdanie, żeby bardzo uważać, bo potrzeby autorytetu używa się do manipulowania ludzi. Lud miał jeszcze pytać. Jeszcze będzie. Jeszcze będzie. No słusznie, trzecia godzina. Najlepiej zawsze rozkręca dyskusja w trzeciej godzinie. Noc jeszcze młoda. No jeszcze oczywiście. Nie o trzeciej, tylko trzecia godzina posiedzenia. Ola wspominała, przed chwilą nawiązała do edytoriali. Ja znowu do tych 4000 znaków księdza chciałbym nawiązać, które możemy spotykać co tydzień w tygodniku, ale także są wydawane. Co lepsze, zebrane są w książkach. Tak, na przykład zakaz palenia to jest ta sprzed kilku lat. A jeszcze wcześniejsza była? Lepiej palić fajkę niż czarownicę. Lepiej palić fajkę niż czarownicę. Patrzcie, to jest znawcy mojej twórczości. 17 książek doliczyłem, tak? Teraz... Proszę księdza, w jednym z takich edytoriali ksiądz zatytułowanym Dlaczego mnie tak nie znosicie? Ksiądz zwrócił się do swoich hejterów. Jest to zjawisko, z którym spotykamy się, szczególnie młodzi ludzie, spotykają się na co dzień. Jest to zjawisko, które niejednokrotnie przeradza się wręcz w mowę nienawiści. I zastanawiam się, czy zdaniem księdza taki bezpośredni zwrot do napastników jest potrzebny, i czy jest on rozwiązaniem, czy ksiądz zwrócił się wtedy z takiej już może frustracji, że wy, którzy mnie nie czytacie, bo też tak ksiądz tam napisał. Przepraszam, tak dobrze nie pamiętam, co napisałem. To bardzo dobry tekst na pewno, ale to już nie będziemy go teraz czytać. Dokładnie pamiętam, co napisałem, ale wiem, co na ten temat myślę. To na tym poprzestanę. Muszę powiedzieć, że wśród tych napastników, a mam ich od dziesiątków lat zawsze, jakieś zacne gronko, niektóre rzeczy mnie zdumiewają. W takich publikacjach na mój temat, takich wściekłych, nienawistnych, ludzie wykazują się nieprawdopodobną znajomością. Sięgają do jakichś tekstów sprzed lat, jakieś wyrywki, jakieś zdania. Czy oni to kompletowali wcześniej? Skąd taka skrzętność i pracowitość w tym gromadzeniu? To jest imponujące czasem.
wykręcają te sens tych zdań. One są, jak wiadomo, takie no, wyostrzone przez ten brak kontekstu. Na przykład taki w naszym dzienniku się ukazał cykl artykułów o ludziach z tygodnika. I między innymi na mój temat, taki duży tekst, to się nawet na to nie dało odpowiedzieć jakoś. Trzeba by było na temat każdego zdania pisać parę zdań, żeby wyjaśnić, o co tam chodziło. Niesfałszowane cytaty, ale pracowitość tego faceta, który to zrobił, imponująca. I tak się zastanawiam, czy to troska o prawdę, o dobro Kościoła, czy o coś go napędza, czy nienawiść, ale skąd nienawiść? To ludzie, których osobiście nie znam. Czy to wynika z zawiści, czy z poczucia zagrożenia? Jest to zagadka dla mnie, muszę powiedzieć. Najczęściej są anonimowe teksty. Trzeba psychologów, na pewno tutaj są psychologowie także na sali. Jakie mechanizmy zmuszają do tej bezinteresownej zaciekłości, niszczenia kogoś? I to zresztą też w na tych blogach, na tych różnych, trudno nazwać, dyskusjach internetowych, także widać jakaś wściekłość. Może tak jest, jak człowiek sam jest nieszczęśliwy i zgorzkniały, to wtedy go wszyscy denerwują i wszyscy go złoszczą. Sam ma jakieś nieudane życie i wtedy jest taki wściekły i gryzie i kąsa. Nie wiem, to jest bardzo, bardzo dziwne, bo to jest rzecz, z którą ani polemizować, ani wytaczać procesy. Takie zjawisko, które mnie bardzo intryguje, zła w człowieku. Jest tyle zła w człowieku. Czasem to można zrozumieć, ale to nie jest zemsta, bo niczemu nie zrobiłem. Jedna część w każdym razie tych hejtów, to się wtedy tak nawet nie nazywało, bo to na piśmie całą tekę mam takich listów nienawistnych w redakcji. Kiedyś mieliśmy zrobić taki jakiś humorystyczny wieczór i komuś, kto miał napisać scenariusz, dałem tę teczkę, mówi, to może z tego się zda jakiś humor zrobić. Odniosła, mówi, to jest tak okropne, że z tego się nie da nic śmiesznego zrobić, to jest straszne. Boi się, że to jest czasem odruch strachu. Że jeżeli człowiek się dotknie w jakimś miejscu, w którym jest ważne, a nie jest całkiem pewny tego, tej pozycji, którą zajmuje. Że ja poddaję wątpliwość coś, co on otorbił w taki jakiś pokrowiec i tego się nie tyka. To jest przyjęte, że tak jest i koniec. Czy w sprawach wiary, czy sposobu życia, czy politycznego patrzenia. Taki dogmat niedotykalny. Jeżeli to się zakwestionuje, co często mi się zdarza robić, to wtedy nie debata, nie polemika, tylko wrzask. Tylko wrzask. W polemice polegnie. Natomiast znieważając, obrażając, imputując, jak to się mówi, przypisując jakieś intencje diaboliczne, atakuje z taką agresją obronną. To część tych. No, ale w końcu są jakieś relacje międzyludzkie. Dlatego przyznam, że żadnego nie prowadzę blogu czy innej formy takiej komunikacji elektronicznej, czy jak to powiedzieć, wirtualnej. Dlatego, że mam bardzo obfity kontakt z ludźmi twarzą w twarz. I to moje potrzeby kontaktu z ludźmi absolutnie wypełnia, aż po dziurki od nosa, aż pełno. Ten bez spojrzenia twarzą w twarz, te rzucanie sobie na niewidzianego jakichś deklaracji,
czy nawet wymiany. Wydaje mi się jakieś kalekie trochę. Przecież, że te wymyślania ordynarne to mi przypominają, dawniej to w klozecie się człowiek zamykał na haczyk i pisał tam. Kasia jest dupa, nie? I wychodził zadowolony, że dowalił Kasi. Nie? Za haczyczkiem nie patrzył, że ktoś nie widzi. Że... Teraz możesz sobie to zrobić w internecie i ha, od rago. Wolę te... Ale tego nie odwróci. Tak ludzie będą się jeszcze bardzo długo pewnie między sobą komunikowali, póki nie wymrą, bo tą drogą się nie rozmnożą. Nie? Przez... Więc jednak jakieś spotkanie osoba-osoba jest w pewnym momencie potrzebne dla przetrwania gatunku ludzkiego. Ale tu się coś niszczy, coś traci, jakąś formę łatwiejszą niby to, bo łatwiej tam trzasnąć anonimowo, czy jeszcze przybierając jakiś, znam takiego, tak, ktoś odkrył, taki facet już dobrze, prawie w moim wieku, występował tam jako młodzian. Ale tak, no głupio dosyć. I tak, więc nie wiem, co z tego będzie. Tak, no to potrafi powiedzieć na ten temat w tej chwili. Dziękujemy. Proszę księdza, to teraz mikrofon zgodnie z zapowiedzią powędruje na drugą stronę sali. Kto chciałby zadać pytanie, proszę, żeby podniósł rękę. Ja podejdę z mikrofonem. To może ja podejdę, a ty tutaj moderuj dyskusję. Dziękuję. Proszę. Dobry wieczór, Piotr Biały. Ja chciałem się zapytać o taką fundamentalną rzecz, jak lekcje religii w szkole i robienie z wiary przedmiotu. Ponieważ na nasze nieszczęście Kościół tak wszedł głęboko w sfery życia społeczeństwa i manipulacji tym społeczeństwem i robienia ludziom wody z mózgu, że na lekcje religii są nawet posyłane osoby, które są bezwyznaniowe lub nawet nie mające korzeni chrześcijańskich. Tak to już się stało bardzo popularne i powszechne. I czy nie sądziłby ksiądz, żeby może zamiast religii wprowadzić religioznawstwo? Tym bardziej, że w trakcie postępującej sekularyzacji w naszym społeczeństwie myślę, że takie rozwiązanie byłoby lepsze. Przynajmniej funkcjonuje w innych krajach. Dziękujemy. Dziękuję. Piotrze. Dobrze. Czy ci bezwyznaniowcy, czy jacyś jako nauczyciele tam przychodzą, czy jako dzieci na to religię? A jako uczniowie, myślałem, że jako nauczyciele. To był dopiero numer. To było ciekawe. Ja sądzę, że... To taki mniej istotny odpowiedź, że uczenie się religii katolickiej w Polsce, uczenie się, co zawiera religia katolicka w Polsce przez ludzi wierzących, niewierzących, nie jest żadnym nieszczęściem. Właściwie dobrze wiedzieć, żeby wierzący wiedzieli, w co wierzą, a niewierzący, w co nie wierzą. Nie jest to chyba żadna zgroza. Można nie chodzić na religię. Że to nie jest dla mnie żaden argument. Jeżeli na tych lekcjach religii on się dowie, czego się... co jest przedmiotem wiary i na czym polega wiara wierzących, żeby sobie skrystalizować swoją niewiarę niewierzącego. Także to bym jako argument nie używał. Zastąpienie religioznawstwem to nie jest zastąpienie, to jest po prostu zupełnie co innego. W ogóle się powinno religioznawstwa uczyć, niezależnie czy jest religia, czy nie jest. W takim niedouczonym humanistycznie społeczeństwie wszystkim by to dobrze zrobiło, żeby się coś w ogóle o religiach nauczyli. Niezależnie od tego, czy jest religia, czy nie jest religia. Natomiast religia to jest przekazywanie wiedzy o wyznawanej wierze. W szkole, do której chodziłem kiedyś, tam był taki mądry, była religia w szkole, chodził pastor, miał religię dla luteranów. Przed wojną jeszcze rabin także miał dla Żydów zajęcia z religii, że każdy w ramach formacji miał prawo na ten jakiś odcinek czasu na formację w swojej religii. I
to można tak bez końca dyskutować. Czy to jest w szkole potrzebne, czy nie jest w szkole potrzebne, są argumenty za i przeciw. Mi się zdaje, że główne pytanie to nie jest, czy tej religii ma się dziecko, ma prawo nauczyć się w szkole, czy nie powinno się w szkole, tylko co się na tych lekcjach religii dzieje. Że to jest chyba, że ja chodziłem do Rejtana po wojnie, wtedy była religia w szkole jeszcze jakiś czas i tam uczyli jezuici. Myślę, że to byli ludzie, którzy byli profesorami uniwersyteckimi. To była męska szkoła, powojenna, przerośnięta. Straszne towarzystwo, naprawdę. Profesorowie tam, myśmy byli okrutni dla tych profesorów, oni sobie zupełnie nie dawali rady niektórzy. Ten jezuita jeden i drugi, który prowadził tą religię, on był fascynujący po prostu. To były szalenie ciekawe lekcje. Nie było żadnego nacisku, kontrolowania, czy ktoś chodził na mszę, czy nie chodził na mszę, tylko tam guzik obchodziło. Ale to były po prostu bardzo ciekawe lekcje. Jeden był specjalistą od historii Kościoła, to był inny w ogóle system. Jednego roku się uczyło historię Kościoła, innego o dogmatach, innego roku etykę. To było bardziej uporządkowane. Bardzo mi się to podobało. I to było świetne. Tam nikomu nie przyszło na myśl. Nikt nie sprawdzał, czy wierzący, niewierzący, czy chodzi. Ludzie chodzili, lubili na to chodzić, bo był świetny nauczyciel tego. To było po prostu ciekawe. Potem ten, co etyki uczył, to było jeszcze bardziej takie podniecające. No tak, więc ja sądzę, że problem jest, no nie ma przymusowej religii, o ile wiem, w szkole, że można się z tej religii wycofać. Jeżeli są ludzie wierzący w tym kraju, no na litość boską, niech mają jakieś wykształcenie w ramach swojej wiary. Nie widzę powodu, dlaczego to nie może się odbywać w szkole. Tylko nie widzę powodu, dlaczego na uczenie w szkole skazywać ludzie, którzy nie mają przygotowania nauczycielskiego, nie mają charyzmatu nauczycielskiego, cierpią potwornie, że muszą uczyć tej szkole. No jest tak, jak z tym dyrektorem szkoły. Mówi, a nie, położyłem dowcip. Tam synek mówi do mamusi, nie pójdę do szkoły, dzieci mnie nie lubią, nauczyciele mnie nie lubią, ja nie lubię szkoły, szkoła mnie nie lubi. A mówi, pójdziesz, synku, jesteś dyrektorem szkoły, pójdziesz. Więc niektórzy księża tak mają. Więc takie jest moje przekonanie. I myślę, że gdyby jakość tego nauczania, tych ludzi, którzy uczą, była lepsza, to nie byłoby tych protestów. Tych protestów, bo oczywiście są bardzo dobrzy nauczyciele religii, świeccy, duchowni, świetnie to się dzieje, no a tam, gdzie to się źle dzieje, no to no ludzie wycofują z religii dzieci po prostu. Moi znajomi, niejedni, po prostu wycofali. Z troski o wiarę tego dziecka. Jakaś katechetka tam truła jakieś po prostu, no już nie będę mówił co truła, nie będę szerzył trucizny, miazmatów. Ale nie widzę powodu, żeby mieć pretensje o to, że w szkole jest religia. Ale jednak duża część obywateli tego kraju poczuwa się do przynależności do Kościoła katolickiego, płaci podatki. A zresztą dobrze uformowany katolik jest też dobrym obywatelem, więc to specjalnie nie jest szkodliwe. I nie ma przymusu, nie ma... Tylko jakość tego. Taka jest moja odpowiedź. Nieobowiązująca w sumieniu. Można myśleć inaczej i wejść do Królestwa Niebieskiego. Jak sądzę. Dziękuję bardzo. Wracamy tutaj. To może wróćmy jeszcze do... Kto mówi? Tutaj wracamy, tak. Wróćmy jeszcze... Myślałem, że to państwo pytają, to już skończył. Koniec pytań z sali? Koniec pytań? Wrócimy. Jak już jesteśmy przy wracaniu, to wróćmy do tematu wstępniaków i edytoriali dla Tygodnika Powszechnego. Bo księdza obowiązuje tam dość krótka forma, 4000 znaków. I zastanawiam się, czy po tylu latach już ksiądz z łatwością ubiera swoje myśli w tak ograniczoną formę, czy to jednak wciąż jest praca nad ciągłym skracaniem, czy to już jest takie rzemiosło, że ksiądz jest w stanie w tych 4000 bez problemu się zmieścić?
Oczywiście, że zdobywa się pewną wprawę i pewną technikę robienia. Piszę na ogół świadom, że będę musiał skrócić, piszę swobodnie i na drugi dzień potem to czytam i wyrzucam wszystkie przymiotniki, wszystkie niepotrzebne zdania, wszystkie dygresje. Nie ma takiego tekstu, który by nie skorzystał na skróceniu. To jest taka zasada. Tego się można nauczyć w jakimś stopniu. Z tym, że to jest pewna formuła bardzo krępująca i po tym, jak mam okazję napisać jakiś większy tekst, to właściwie zupełnie jakbym w drugą skórę wchodził. Inaczej się pisze tekst, który może mieć 40 tysięcy, czy nawet 20 tysięcy znaków, a inaczej 4. A co takie? Ale warto się ćwiczyć w krótkich formach. To każdemu radzę, nawet jak piszę dziennik na komputerze, napisać dziennika i potem wyrzucić to, co jest niepotrzebne, zwłaszcza przymiotniki, które osłabiają. Naprawdę osłabiają przymiotniki takie, że jedno słowo jest mocniejsze, na przykład po włosku, jak się mówi. No, mniejsza. Tak. Ale gdyby ksiądz chciał, to dostałby na pewno tego miejsca więcej. Czy to jakieś było na... Ciekawe od kogo? Od redakcji. Nic nie dostałbym więcej, dlatego że cała sztuka jest, żeby na tej pierwszej stronie, czy tam drugiej stronie, licząc okładkę, z miejscem jakimś jeszcze tam ogłoszenia, edytorial ma, to jest taki charakter literacki. To nie jest to, żebym dostał, nie dostał. To po prostu pisze edytoriale. Niestety nie jest tak, jak na Zachodzie w takich redakcjach. Jest taki zawód edytorialista. Nieźle zarabia. To nie jest mój przypadek. I pisze wyłącznie edytoriale. Powoli to się staje, mój przypadek. To jest specjalny zawód edytorialista. I to biorą tam najmądrzejszych. To jest mój przypadek. Dobrze ksiądz to skwitował. Szansa dla was. Kto z was? Proszę bardzo. Dobry wieczór. Kuba Krasny. Chciałem zapytać o rzecz związaną z tygodnikiem, dlatego teraz się wyrwałem, żeby być jakby w temacie. Tygodnik powszechny, tam podtytuł ma społeczno-katolicki tygodnik opinii, o ile się nie mylę, o ile coś... Kulturalny, tak. Ale jednak profil ma ten taki mocno chrześcijańsko-katolicki, prawda? I chciałem zapytać, jak wygląda współpraca z ludźmi, którzy niekoniecznie tworzą bądź piszą w nurcie chrześcijańskim czy stricte katolickim, nie są księżmi. Żeby tutaj nie być gołosłownym, no to może powiem przykład Jerzego Pilcha, który pisał, czyli on jest wyznania ewangelickiego, a nie jest katolikiem. Zimowita Szczerka czy Jana Klaty. Jak wygląda współpraca z takimi ludźmi? Czy ksiądz sam ich zaprasza? Ma wizję, że chce widzieć tych ludzi w swoim piśmie? Czy oni sami się do księdza zgłaszają? Jak wygląda właśnie współpraca z ludźmi, którzy nie są na co dzień związani z Kościołem? Właściwa odpowiedź to była taka. Odpowiedź sam na takie pytanie. Popatrz, jak on pasuje do tego pisma. Ale to było po pierwsze nieuprzejmie, a po drugie może by to nie było wyczerpujące. Od samego początku tygodnik, odkąd został założony przez arcybiskupa krakowskiego, arcybiskupa wtedy Sapiehę, jeszcze nie kardynała, i zawsze do końca, był pismem, który nie pytał o metrykę i świadectwo ślubu kościelnego, tylko pytał o wartości. My się spotykamy na płaszczyźnie wartości wspólnych. I to nawet nie jest potrzebna kompletny system wartości uznawany przez X-a, żeby mógł w tygodniku zabrać głos. Na przykład oburzyło niektórych prawdziwych katolików to, że profesor Środa drukowała w tygodniku duży tekst, jeden na pewno. Mówili mi tacy zaprzyjaciele, jak to masz Środę drukować? Przecież ona za aborcją się opowiada, o Kościele tak pisze. Ale znaleźliśmy taką przestrzeń, w której jesteśmy razem. I dlategośmy ją zaprosili. Ja myślę, że to jest przekleństwo, te getta, te dyskryminowane. Pan Jezus, taki, jeżeli on jest naszym mistrzem,
poszedł na święta, rozmawiał z Nikodemem, przedstawicielem tego, powiedzmy, kościoła ówczesnego. Długą rozmowę nocną. Potem poszedł w drogę i szalenie ważna rozmowa ze schizmatyczką, grzesznicą i w dodatku wstrętną samarytanką, którą się brzydzili Żydzi. Ze schizmatykami. A potem spotkał pogan i z nimi rozmawiał. Po prostu nie jest pisem, mówi tak, katolicy otwarty. Nie ma innego. Zamknięty to nie jest katolicyzm. To jest jakaś sekta może. Czy jakiś odłam, czy jakaś mentalność. I oczywiście, że są ludzie symbole jakichś wartości, które są kompletnie sprzeczne z ideą tygodnika. I tu jest bardzo sprawa delikatna. Myśmy napisali na przykład, zamieścili taki portret Urbana. To była osoba w historii najnowszej Polski, ważna. Miła, niemiła, piękna, niepiękna, ale to był ktoś, który odegrał wielką rolę w gruncie rzeczy, w tych decyzjach. To był jeden z doradców Jaruzelskiego, takich bardzo zaufanych. Myśmy zrobili jego portret. Moja siostra nie może mi tego darować do dziś dnia. Mówi, tygodnik powszechny, jak wyście mogli? Urbana. Moja siostra, rodzona, młodsza. Powinna szanować brata starszego. Ma pretensje, tego niektórzy nie mogą strawić. To nie była pochwała Urbana, ani potępianie Urbana, było pokazanie człowieka. No ale to nie jest przypadek, bo nie jak autora. Natomiast co do autorów. Szukamy tego, co łączy. Zadaniem dziennikarstwa, powiedzmy katolickiego, to jest łączyć. Nie budować mury, tylko mosty. Nie potępiać, ale rozumieć. Nie osądzać, tylko pokazywać wartości. Tak. Tu przerwę, bo nie chciałbym osądzać nikogo. Ale pozwolę sobie nieco przedłużyć pytanie zadane przez Kubę, bo Kuba odniósł się do tej nazwy, która... Tak, Jakub. Jakub, tak, tak. Gdyż są petycje, są ruchy i jest to decyzja, która może zapaść, bo zapada ze strony arcybiskupa lokalnego, że przed tygodnikiem powszechnym słowo katolickie, pismo, mogłoby zniknąć. I czy w tym budowaniu mostów i w tej istocie, która jest dla księdza najważniejsza w tym czasopiśmie, tak naprawdę wiele by to zmieniło? Czy byłoby warto za to walczyć i umierać? Po pierwsze, co za pomysł? Dlaczego ma zniknąć? No taka jest petycja. Jak pan traktuje naszego nowego arcybiskupa, proszę pana? To nie jest jego decyzja, ale są ruchy i ksiądz o nich dobrze wie. Proszę tak tego pytania nie zbijać. Oczywiście. Proszę odpowiedzieć wprost. Mówię to trochę żartobliwie, ale tutaj powiem, że nacisk na biskupów krakowskich, Dziwisza zwłaszcza, żeby nam odebrać prawo do tego tytułu, rzeczywiście był z różnych środowisk dosyć mocny i niewątpliwie na tego arcybiskupa także, że Dziwisz był związany z tygodnikiem od czasów niepamiętnych. Arcybiskup z innego kraju nie jest w tym emocjonalnie nurcie obecny, więc tak ewentualnie rzeczywiście istnieje, jak on powiedział. Tak prawdę mówiąc, merytorycznie to by nic nie zmieniło. Katolik nie musi nosić na sobie wywieszki katolickie. My nie napiszemy ani chrześcijańskie pismo, ani pismo katolików. Mam nadzieję, przekonuję kolegów, że broń Boże w takiej sytuacji czegoś takiego nie robi. My po prostu jesteśmy pismem katolickim w naszym przekonaniu. Jeżeli nam ktoś wykazuje, że nie jesteśmy, poprawiamy się, zmieniamy, nie jesteśmy nieomylni. I będziemy dalej pismem katolickim. Czy z pieczątką kurii, czy bez pieczątki, to w gruncie rzeczy już osądzą czytelnicy. Dlatego to pytanie bardzo jest ważne, bardzo ważne. I gdyby tak się stało, chociaż ja nie jestem pewien, czy arcybiskup taką decyzję podejmie, ale gdyby
się zdecydował, to myślę, że będziemy musieli podjąć to pytanie, żeby wytłumaczyć czytelnikom, co jest grane. Nie? Ktoś, kto administruje tym logo, ma takie prawo, że powie, nie możecie go używać. I tyle, na tym się skończy. Także my się martwimy nie, żeby ksiądz biskup był zadowolony, tylko żeby to pismo było katolickie. Widzę, że pisma kościelne mają ten kłopot, że one muszą bardzo się starać, żeby ksiądz biskup był zadowolony, bo to są często diecezjalne pisma finansowane przez Kościół. Życie jest życie, nie? A poza tym wspierane, rozprowadzane przez parafię. Tygodnik nie jest rozprowadzany przez parafię. Oczywiście finansowo to nam daje do wiwatu często bardzo boleśnie. Ale myślę, że Bogu dzięki, że to jest sytuacja zdrowsza. Że my tyle tych numerów sprzedajemy, ile jesteśmy warci. Jednak rynek reaguje na jakość bardzo wyraźnie. Pogorszenie pisma, gorsza sprzedaż. To nie udawajmy, że tak jest. Zwłaszcza w momencie, kiedy sprzedaż rośnie nam. Bo jakość rośnie, to bardzo dobry pismo. 16% w stosunku listopad zeszłego roku. 16% w stosunku zeszłego roku. Oczywiście powiedzmy sobie też konkretnie, że do poziomu, do którego spadła jakaś, nie wiem, ta polityka, czyli na pasu, to my jeszcze długo będziemy dorastali do tego punktu, do którego oni spadli. Daj nam Boże zdrowie. Ale nie szkodzi. Ja myślę, że działanie czynnika mnożnikowego jest bardzo ważne. To znaczy, ktoś czyta tygodnik, nauczyciel, nie? I potem, jeżeli to jakoś trafia mu do przekonania, to te istotne treści on przekazuje uczniom. Jeden nauczyciel ma, nie wiem, tam iluś uczni. Czy ojciec rodziny, potem przez rodzinę. I to się rozchodzi, jeżeli to jest coś warte. Bo myślę, że to jest jedno z tych pism, które nie jest pismem dla rozrywki, dla zabicia czasu, tylko stymulującym krytyczne własne myślenie. Taką mamy ambicję, żeby to było takie pismo. I coraz więcej ludzi zaczyna to dostrzegać i doceniać. I nie w deklaracjach słownych, bo są tacy ludzie, co mają serce po lewej stronie, ale portfel po prawej, więc nas kochają bardzo i tak mówią nam różne miłe rzeczy. Nic z tego nie wynika, ale kupić taki numer pisma, no to jest szarpnięcie. Tak. Księdza książek jest też jedna, abonent chwilowo nieosiągalny, w którym ksiądz pisze o osobach, których już z nami nie ma. Myślę sobie, że po ostatnim, zeszłym roku pewnie mógłby powstać drugi tom. I tak ksiądz te osoby, trochę jak Hanna Kral, ocala od zapomnienia. I wśród tych osób jest też Gustaw Herling Grudziński. I w notatce o nim pojawił się taki cytat, w którym może pozwolę sobie przytoczyć. To jest cytat z Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Uważam, że nasz wiek jest wiekiem końca ideologii. Ideologie, które pochłonęły miliony istnień ludzkich, całkowicie się wypaliły. Ludzie nauczyli się, że one nic nie oznaczają. Jeśli cokolwiek znaczą, to zniszczenie, prześladowania, eksterminacje. Czy on się nie pomylił? Że przeminął, czy że taki miał cechy wieku? Że tak. Ale w czym? Charakteryzując ideologię, czy mówiąc o przemijaniu? Czy że ludzie się rzeczywiście nauczyli, że ideologie nic nie oznaczają i nie ulegają im? Nie usłyszałem chyba dobrze, że w czym się pomylił, że ideologie... Herling zauważył, że jakby przeminęły już ideologie, które zasiały zniszczenie XX wieku i tak jakbyśmy byli teraz już od nich wolni. Patrząc na otaczający nas teraz świat, wydaje się, jest wręcz przeciwnie. I to jest, rozumiem, twoja teza, tak? To nie jest... Znaczy tak, czy ludzie rzeczywiście nauczyli się, że ideologie już nic nie oznaczają? Czy nie ulegamy jednak mimo wszystko ideologicznym pobudkom? Tak, no. O tej książce pani powiedziała, to jest niesamowite przeżycie, jak na stare lata chciałem napisać o takich ludziach niezwykłych, których spotkałem.
i zacząłem ich wydobywać z pamięci i to potem taki pochód fantastycznych postaci, niezwykłych. Stoi pod drzwiami, trzeba było w którymś momencie skończyć i to jest jeszcze bardzo dużo ludzi, którzy tam czekają, bo to jest, no to jest taki dar, spotkanie człowieka niezwykłego, w różnym sensie niezwykłego. A tak mi się trafiło, że pospotykałem. To o tej książce chciałem powiedzieć. To jest książka bardzo osobista w pomyśle. Natomiast co do ideologii, nie jest oczywiście tak, że ideologie wyparowały, że w ogóle nie działają, że nie ma. Weźmy na przykład ideologię narodową. W Polsce mobilizuje młodych ludzi i różnych, tych różne inne prawdopodobnie też. Ale to jest zupełnie inna jakość oddziaływania, że stopień podejrzliwości po doświadczeniach ideologii sowieckiej, ideologii hitlerowskiej, nieufność jest chyba o wiele, wiele mocniejsza niż ich moc przyciągania. Oczywiście, że jeszcze się sięga po ideologię, to jest w ogóle dość skomplikowane zjawisko, trzeba by powiedzieć jeszcze o mitach, używaniu mitów w polityce i tak dalej. To jest opisane i one działają, ale to zwrócenie uwagi, że jest się ofiarą ideologii narzuconej, od razu człowieka stawia na baczność, zmusza do uwagi. Także nie jest to, co było kiedyś, a myślę, że przed doświadczeniem nazizmu i komunizmu. Nie jest tak, że tego w ogóle nie ma, bo to mają taką moc przyciągania ludzi, zwłaszcza no tak, pewna konstrukcja psychologiczna sprzyja takiemu pójściu za ideologią i to będzie zawsze trochę działało. Tak dalece, że nawet niektórzy z chrześcijaństwa usiłują robić ideologię, myśląc, że to jest forma apostolstwa. To tyle bym powiedział na ten temat. Celnie o tym pisał. Można więcej. Ksiądz Tischner, zdaje się, celnie pisał o ideologiach w chrześcijaństwie, więc odsyłam, jeżeli ktoś był zainteresowany, ale jeszcze chętnie poznamy wasze pytania. Tu. Proszę uprzejmie. Małgorzata Lalito. Proszę księdza, mamy tu przede wszystkim ludzi młodych. Jakich? Co mamy? Młodych. No, względnie, młodych. Tak jest. Tak, względnie. Jakie ksiądz ma dla nich przesłanie? Jak oni mają się odnaleźć w tym współczesnym świecie? Jakimi wartościami powinni się kierować? Jednym słowem, jak żyć? Panie premierze, jak żyć? Nie wiem, ja nie jestem taki facet od przesłań. To był Franciszek, który tutaj przesłanie zostawił. Nie czuję się jakoś powołany do skierowania przesłania młodzi. Nie no, usiłowałem tłumaczyć, jest potrzebne myślenie krytyczne, odpowiedzialne, wybory, nie dać się otumanić, ale co ja będę przesłania? I tak każdy swoje życie przeżyje. Byłem tym duszpasterzem akademickim i oglądam życie tych ludzi, bo to masz takie poczucie, że jestem ciągle tak samo młody, nie? A oni się tak przesuwają od młodości, stają się dziadkami, ja tak stoję ponadczasowo. Też oczywiście się dzieje, ale patrzę na to całe życie. I te przesłania, te formacje, to jest takie science fiction trochę. Każdy człowiek jest inny, każdy buduje swoją drogę. Bardzo ciekawe właśnie, jak to się rozwija nieraz. Rodzeństwo jest i tak kompletnie, inaczej jednakowo wychowani i zupełnie innymi drogami idą potem. Tak, no nie wiem. To, co usiłowałem tutaj w różnych kontekstach powiedzieć, że wewnętrzna uczciwość, własny sąd, wybory wolne. Jeszcze bym przed hipokryzją strasznie ostrzegał. Żeby ktoś miał księdzem zostać, to już podwójnie bym ostrzegał, bo już
hipokryzja księży to jest jedna z najokropniejszych rzeczy. Ale nie tylko. Nie, no, niech każdy idzie swoją drogą, niech idzie swoją drogą, niech wybory przytomnie odpowiedzialnie podejmuje i co im będziemy przesłania? Pani ma jakieś przesłanie dla nich? Proszę księdza, ja wartości? Mogę, ja mam prośbę o zgodę na to, żebym trochę w imieniu księdza odpowiedział, że słysząc to dzisiaj ksiądz mówi do nas, czytając to, co ksiądz co tydzień pisze, czytając to, co w tych kilkunastu książkach jest zawarte, my już to przesłanie mamy i za nie dziękujemy. O Panie, mogę odejść w spokoju. Ktoś mnie zrozumiał. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie zakończyć część oficjalną naszego spotkania, zostawiając ostatnie zdanie oczywiście dla księdza. Ale zanim to zdanie, chciałbym wam wszystkim podziękować, ale przede wszystkim pożegnajmy oficjalnie i zostając nieoficjalnie naszego dzisiejszego gościa wielkimi, wielkimi brawami. Ksiądz Adam Boniecki był naszym gościem.